Siemanko, dzisiaj tak nieco inaczej. Chciałem wam powiedzieć, że Instagram niedawno, to znaczy już dosyć dawno, bo mija już 7 dni, zablokował wszystkie moje konta. 20 sierpnia pisze do mnie pewna osoba SMS-a z zapytaniem, czy odinstalowałem Messengera. No to zdziwiony, mówię nie, być może się wylogował. Zaglądam sobie do telefonu. I w momencie, kiedy uruchamiam Messengera, moim oczom ukazuje się ekran logowania. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie było, więc próbuję się logować do Messengera. Tutaj wyślemy Ci kod w WhatsAppie. Próbowałem tego też, ale spróbujmy użyć innej metody. Więc wprowadź hasło, żeby się zalogować. Kontynuuj. Wpisuję swoje hasło i nagle pojawia się komunikat. Twoje konto zostało zawieszone. Twoje konto na Facebooku zostało zawieszone, ponieważ twoje konto PaltryPiglet 80144 na Instagramie narusza nasze zasady. Ja nawet nie wiedziałem, że ja mam takie konto, bo ja nie mam takiego konta. Masz tylko 172 dni na przesłanie odwołania. Zaloguj się do powiązanego konta na Instagramie, aby odwołać się od decyzji. Ok. Mogę się zalogować do swojego konta, ale nie zaloguję się do konta, które mi podano, bo nie jestem jego właścicielem. Jak działają algorytmy Mety w takim razie? Chyba nie działają. Możesz mieć prawo do zakwestionowania naszej decyzji przed sądem w swoim kraju lub skierowania jej do certyfikowanego organu do spraw rozstrzygania sporów. Mam jeszcze możliwość zalogowania się do konta na Instagramie, a więc próbujemy. Już logowanie trwa dosyć długo i nadal pojawia się komunikat. Errortravel.pl, twoje konto zostało zawieszone. Masz 172 dzień na złożenie odwołania. Jeśli tego nie zrobisz, nieodwracalnie wyłączymy twoje konto. Konto wyłączone 20 sierpnia 2024. Dlaczego tak się stało? Marny prosiaczek, czyli PaltryPiglet 80144 na Instagramie narusza nasze zasady. Twoje konto na Instagramie zostało zawieszone, ponieważ masz inne konto na Instagramie, które narusza nasze zasady. Jak działają algorytmy? Co to oznacza? To konto nie jest teraz widoczne dla użytkowników na Instagramie i nie możesz z niego korzystać. Co możesz zrobić? Masz 172 dni na zalogowanie się na swoje powiązane konto na Instagramie. Kółko się zamyka. Nie mogę się zalogować do tego konta, bo nie jest moje. Nie znam tego konta. Nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek je widział, odwiedzał. By odwołać się od naszej decyzji, możesz też pobrać swoje dane, aby zachować kopię materiałów udostępnionych przez siebie na Instagramie. Więcej informacji, jak podjęliśmy tą decyzję. Przy użyciu naszych technologii, które jak widać zawodzą, ustaliliśmy, że twoje konto lub podejmowana w jego ramach aktywność narusza nasze zasady. W związku z tym cały podjęte działania. Stosujemy te same zasady na całym świecie wobec wszystkich użytkowników Instagramu. No to gratuluję Meta, że stosujecie takie zasady do wszystkich użytkowników na całym świecie. Moje gratulacje, naprawdę wasze algorytmy są naprawdę bezbłędne, super działają. Inne dostępne możliwości. Zgłoś sprawę w sądzie. Możesz mieć możliwość zakwestionowania naszej decyzji przed sądem. Skontaktuj się z organem do spraw rozstrzygania sporów. Możesz skierować naszą decyzję do certyfikowanego organu do spraw rozstrzygania sporów. Uzyskaj informacje. Ok. No i tutaj, jak działają unijne organy do spraw rozstrzygania sporów. Oczywiście trzeba za to wszystko zapłacić. Mogę utworzyć numer referencyjny. Kiedy próbuję to robić, nie dzieje się nic. Jeszcze raz próbujemy. Co możemy jeszcze tutaj zrobić? Kiedy wcisnę menu, wyloguj się z konta errortravel.pl. I to wszystko, co mogę zrobić. Nie ma żadnego supportu, nie ma żadnej pomocy. Założyłem drugie konto na Instagramie, które jest moim kontem rzeczywiście. I mimo tego, że jest to moje konto, nie zostało jeszcze, przynajmniej jeszcze zablokowane. Więc tutaj algorytm zawiódł po raz kolejny. Bo powinni mi to konto zablokować. Założyłem je po to, żeby napisać
jakąś wiadomość, żeby móc odblokować to konto poprzednie, czyli to właściwe. Mimo wszystko pisałem mail do supportu. Od razu praktycznie jak to konto zostało zablokowane, tego samego dnia, nie dostałem nawet żadnego potwierdzenia, więc wygląda na to, że konto na Instagramie, no nie powiem, że jakoś przepadałem za Instagramem, ale lubiłem Instagrama. Facebooka nigdy nie lubiłem, ale Facebook, konto z Instagrama, które ma powiązanie z jakimś innym kontem, nie wiem w jaki sposób, jest powiązane z kontem na Facebooku. Konto na Facebooku, czyli moje jakby imienne, zarządza kontem rrtravel.pl, czyli taką facebookową fanpage'em na Facebooku. A co za tym idzie? Straciłem Instagrama, prywatnego Facebooka i Facebooka rrtravel. Super, świetnie. Meta, naprawdę działacie super. A może wy mieliście już taką sytuację podobną do tej mojej, że zostało zablokowane wam wasze konto, kiedy nie zrobiliście nic dosłownie złego. Ja na swoim koncie nawet bardzo rzadko, a tym bardziej ostatnimi czasy bardzo rzadko wrzucałem jakiekolwiek treści. Więc na pewno żadne z moich kont nie mogło złamać jakichkolwiek zasad. Jak Instagram powiązał moje konto z tym kontem, nazwę oczywiście widzicie teraz na ekranie, może znacie to konto, może mignęło wam się, może rzeczywiście są tam jakieś treści. Piszcie w komentarzach, jeżeli mieliście takie zdarzenie i jak sobie z tym poradziliście. Ja napisałem już minimum 3 maile i póki co nie ma żadnej, kompletnie żadnej odpowiedzi. Nie mam pojęcia, co mogę jeszcze napisać. W ostateczności te konta znikną po prostu. Meta nie działa. Meta po prostu jest kulawa. Mam wrażenie, że moich odwołań i tak nikt nie czyta albo odrzuca po prostu na bok, bo ma to gdzieś. Na szczęście YouTube jeszcze nie został zablokowany. Jakoś usługi od Google'a zawsze działały dobrze. Nie miałem jeszcze zdarzenia. Z Metą? Tak. Z Facebookiem. Z ogłoszeniami przykładowo. Sprzedawałem kiedyś komputer. Wystawiłem ogłoszenie o sprzedaż komputera. Zostało to ogłoszenie zdjęte, zablokowane. Próbowałem wystawić jeszcze raz to ogłoszenie, bo z jakiegoś tam powodu spadło to ogłoszenie z tablicy, z listy. Wtedy dostałem takie konkretne wyjaśnienie, dlaczego ja nie mogę sprzedawać tego komputera. Ponieważ nie mogę sprzedawać produktów, które sprzedawane są na receptę. Tak. Komputer na receptę. Nie mogę go sprzedać, bo on jest sprzedawany normalnie na receptę. A ja go chciałem sprzedać normalnie, bez recepty. Jak to działa, powiedzcie? To po prostu nie działa. Jak macie jakieś pomysły, piszcie w komentarzach. Chętnie poczytam. Być może pomożecie też innym użytkownikom. Swojego czasu Meta blokowała konta użytkowników Instagrama, Facebooka za różne rzeczy. Jak się okazało, były to błędy ich algorytmów i ich super systemu. Piszcie. Także tyle. Wiem, że jakiś czas mnie nie było, nie pojawiałem się, ale to może na wyjaśnienie tego wszystkiego, na inny, oddzielny materiał. Mam przygotowany dla was test kolejnego roweru i niedługo się pojawi na kanale. Po tym teście, bo ten test obiecałem, że zrobię wcześniej, chociaż i tak się mocno z tym spóźniłem, ale będzie on zrobiony wcześniej, przed filmami, które już są nakręcone i które czekają w kolejce i czekały dosyć długo, żeby się pojawić na kanale. Co do przerwy, myślę, że wyjaśnię to wszystko w następnym filmie. A tymczasem do zobaczenia. Cześć!